Hej, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam o książce Czarna Owca Medycyny. Jest to książka od wydawnictwa poznańskiego, które mi odesłało właśnie, żebym zrobiła osobny film, więc bardzo dziękuję za możliwość jej przeczytania. Jest to druga książka z serii Zrozum, czyli z takiej serii popularno-naukowej właśnie tego wydawnictwa. Ja czytałam tą pierwszą książkę, Co nas nie zabije, o różnego rodzaju epidemiach. I teraz właśnie sięgnęłam po to, mając już jakieś oczekiwania, że właśnie wydawnictwo dobierze jakąś książkę na podobnym poziomie. I tak się stało, chociaż muszę tutaj zaznaczyć, że jest troszkę inaczej, ponieważ ta książka jest bardziej naukowa niż popularna, więc musicie to sobie właśnie mieć na uwadze, że jeżeli czytaliście Co nas nie zabije i podobał Wam się taki lekki styl, trochę jakichś żartów i tak dalej, to tutaj jest trochę inaczej. To jest bardziej naukowa książka o psychiatrii, o historii psychiatrii, o jej początkach, o tym jak się rozwijała i jak wygląda teraz. Ale nie jest to napisane takim przystępnym językiem jak ta poprzednia, więc musicie to mieć na uwadze. Autorem tej książki jest dr Lieberman, ceniony psychiatra, który praktykuje w Stanach Zjednoczonych. Mieszka w Nowym Jorku swoją drogą, czego mu bardzo zazdroszczę. Ale też przez to większość tej książki jest poświęcona właśnie psychiatrii w Stanach Zjednoczonych. Na początku oczywiście autor opisuje nam, jak to też wyglądało w Europie, ponieważ tak naprawdę psychiatria narodziła się właśnie w Europie. Jak wyglądała historia Freuda i później jego uczniów, jak to wszystko się przeniosło właśnie do Stanów i jak to później wyglądało. Więc no, musicie się też przygotować na to, że tutaj właśnie ten rys historyczny jest bardzo, bardzo obszerny. Jest tutaj bardzo dużo postaci właśnie tych psychiatrów, jak to się wszystko rozwijało, jakie oni mieli poglądy, jak pracowali. Więc no, czasami była to dosyć trudna lektura, żeby się w tym wszystkim połapać, jak to wyglądało, jak ta psychiatria się właśnie rozwijała. Więc ta pierwsza część książki jest dosyć trudna i tutaj praktycznie jest sama taka typowa historia psychiatrii. Później w drugiej części, jak dla mnie, robi się trochę bardziej ciekawie, ponieważ mamy tutaj opisane pierwsze operacje albo właśnie terapie psychiatryczne, które były stosowane, które są okropne, naprawdę są opisane w niesamowicie też dosadny sposób, więc tutaj to też jest plus tej książki, że autor pomimo tego, że jest psychiatrą, nie próbuje niczego wybielać. Tutaj mamy po prostu czarno na białym pokazane, jak bardzo psychiatria niszczyła ludziom życie, ale z drugiej strony jak szybko ostatnimi czasy się rozwinęła i jak potrafi właśnie tych ludzi leczyć, jak to wszystko właśnie wygląda w tych czasach. No właśnie mieliśmy te różnego rodzaju operacje i terapie, też później są opisane leki, jak powstawały właśnie obecnie używane leki psychiatryczne, więc to też jest bardzo ciekawe. I pod koniec jest coś, co uważam, że jest bardzo dużą wartością tej książki, a mianowicie właśnie autor pokazuje, że ludzie dalej wstydzą się tego, że chorują właśnie na różnego rodzaju choroby psychiczne. Jak często są traktowani przez innych ludzi, że no często jest tak, że jeżeli ktoś ma depresję i na pewno to słyszeliście albo gdzieś czytaliście w internecie, że jak ktoś ma depresję, to może, nie wiem, idź pobiegaj, masz po prostu zły humor, przecież tak naprawdę nic ci nie jest. A jeżeli ktoś ma właśnie jakąś ciężką postać depresji albo schizofrenię, albo jakąkolwiek taką chorobę, to bardzo często dalej, nawet w naszych czasach, jest izolowany, ludzie jakby się obawiają jego choroby albo właśnie ją całkowicie ignorują. Więc jest tutaj w tej książce sporo rzeczy, które wyjaśniają też, jak to się stało, że ludzie chorują, jak można im pomóc i co właśnie psychiatria robi dla takich pacjentów. Podsumowując, bardzo serdecznie Wam polecam tę książkę. Musicie się przygotować na lekturę pełną faktów, na dosyć ciężką lekturę, ponieważ no tak jak mówiłam wcześniej, jednak nie jest to taka jedna z lżejszych książek, tak jak pierwsza część z tej serii Zrozum, ale na pewno jest warta przeczytania. Można się tutaj bardzo dużo dowiedzieć. Autor nie owija w bawełnę, opowiada nam dokładnie, jak bardzo psychiatria czasami potrafiła niszczyć ludziom życia, ale że teraz to wszystko się zmienia i z roku na rok jest po prostu coraz lepiej i że powinniśmy traktować już po prostu psychiatrię jako kolejną z nauk, a nie jako tą tytułową właśnie czarną owcę medycyny. Mój jeden mały zarzut to to, że no, mamy tutaj przede wszystkim właśnie przedstawioną historię w Stanach Zjednoczonych.
nie ma się co dziwić, ponieważ no, autor jest Amerykaninem i przede wszystkim przedstawia właśnie tą całą historię ze swojego podwórka. Na początku tam właśnie się przenosi do Wiednia i do Niemiec, ale jednak no, większość tej książki przedstawia właśnie historię psychiatrii w Stanach. Więc jeżeli chcielibyście się czegoś więcej dowiedzieć właśnie z bardziej tego europejskiego podejścia, no to tutaj tego nie znajdziecie. Tutaj przede wszystkim jest właśnie historia ze Stanów Zjednoczonych, co nie zmienia tego, że jest bardzo, bardzo ciekawa. No i wiadomo, że później wszystkie terapie, nowoczesne leki są używane teraz na całym świecie, więc na pewno warto tą książkę przeczytać. Za możliwość jej przeczytania jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wydawnictwu poznańskiemu. Dajcie znać, czy czytaliście tą książkę, czy będziecie czytać jakąś książkę właśnie z tej serii Zrozum i czy czekacie tak bardzo na kolejne jak ja. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!